przysłował mecz? To mecz był bardzo ciężki, przeciwnik postawił wysokie war, wysoko nam poprzeczkę od początku, ciężko nam się grało, warunki trochę na boisku były ciężkie, grząskie boisko, ale wykorzystaliśmy przede wszystkim wszystkie sytuacje, jakie dzisiaj stworzyliśmy sobie i to był nasz cel i udało się dzięki temu. Przetrzymaliśmy trochę naparcie przeciwnika i cieszymy się ze zwycięstwa, tym bardziej, że to jest ostatnie zwycięstwo, znaczy ostatni mecz, przepraszam, u nas w Muszynie, także na pewno zwycięstwo cieszy i jeszcze został mecz z Orlętami i mam nadzieję, że też go wygramy. Powalczymy o 3 punkty na pewno. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, przegraliśmy chyba zbyt za wysoko to spotkanie. Mówię, graliśmy dość, to jest absurdalnie może powiem, ale dość dobre spotkanie. Przegraliśmy 3-0, gdzie tutaj gospodarze mieli 100% skuteczności. Stworzyli 3 sytuacje, 3 wykorzystali. Przegraliśmy 3-0, najwyżej w tym sezonie. Mówię, bardzo przykre, ale taka jest piłka, że czasami lubi zaskoczyć. Dzisiaj myślę, że nas zaskoczyła, bo graliśmy nie ze spotkania, a przegraliśmy 3-0. Dziękuję bardzo. 3 słowa o mecz. No, przede wszystkim bardzo się cieszymy z tego, że po meczach, których strzelaliśmy jedną bramkę, wygrywaliśmy co prawda, ale zawsze zostawiał jakiś pewien niedosyt. Teraz wygraliśmy 3-0, co świadczy, że ta drużyna cały czas się rozwija. Chciałem tutaj podkreślić, że drużyna na przodu postawiła nam naprawdę trudne warunki gry, grała wysokim pressingiem. Ciężko się było przedrzeć przez jej szeregi obronne czy poprzez pomoc. Udało się szczelić te 3 bramki. Oczywiście poprzez to, że musieli już po tej stracie pierwszej bramki otworzyć się na troszkę inną grę. Stwarzały się sytuacje do kontry, wykorzystywaliśmy je. No, chwała tutaj Marcinowi Placie, że znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. No, wprowadził taki pewien spokój, strzelając tą drugą bramkę, a bramka 3-0 to było już takie ukoronowanie tej przewagi, którą osiągnęliśmy w końcówce meczu. No, tak jak mówię, no, drużyna gości postawiła nam poprzeczkę bardzo wysoko. Zagrała dobrą piłkę, wybiegani, walczyli. No, ten wynik 3-0 no, świadczy o tym jednak, że no, potrafimy sobie z takimi drużynami radzić i co bardzo cieszy w perspektywie meczu z Orlętami Kielce, bo następny mecz też się musimy przygotować do tego meczu i też nie lekceważyć, bo na każdej odprawie podkreślam, że nie możemy lekceważyć nawet drużyny, która jest w dole tabeli. Wydawało się, że naprzód Jędrzejów też mogli zawodnicy tak pomyśleć, że skoro jest na dole, to postawi nam troszeczkę słabsze warunki, ale dobrze do tego podeszli, zdeterminowani. Wygraliśmy, no to jest najważniejsze. 3 punkty no, dopisujemy tutaj, cały czas się liczymy jakby w tej czołówce i no, jedziemy do przodu. Dziękuję bardzo.